Dzień dobry, dzień dobry. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Moi drodzy widzowie, z góry dziękuję za łapki w górę. Oczywiście wszystkie komentarze, to jest ważne, pod filmami dzięki, to jest też motywacja. Chciałem powiedzieć, że pod ostatnimi dwoma filmami było bardzo dużo komentarzy, dlatego że pierwsze partie rozgrywałem skoczkami, robiłem 8 ruchów skoczkami, a potem wracałem i grałem już partię no, po swojemu, normalnie. Potem grałem 8 pionkami, no to też było na zasadzie eksperymentu, a lawina komentarzy się sypnęła i tych negatywnych również. Ja bym powiedział tak, więcej dystansu, oczywiście każdy ma prawo do swojej opinii, ale też nie wiedziałem, że speedrun wyzwala tyle emocji wśród was, widzów, oczywiście nie wszystkich. Dzięki za te pozytywy i za dostrzeżenie tej nutki takiego, powiedzmy, luzu i dystansu również. No bo trzeba sobie ja sobie potestowałem parę rzeczy i tyle. Nie widzę w tym nic absolutnie złego, więc no cóż, ale komentarze pojawiają się różne, więc tyle. Dobra. Ja się w ogóle nie przejmuję też, moi drodzy, absolutnie jedziemy dalej, gram na 10 minut i komentuję ruchy, podlinkuję wam te dwa ostatnie filmy eksperymentalne, jakie rozegrałem, a tutaj już lecimy z tematem. Powoli zbliżamy się do pory jesiennej, ja uwielbiam jesień, myślę, że się będzie działo dużo, więc to no, polecam śledzić. No ale dobra, tu już tyle bym sobie pogadał i pogadał, więcej bym sobie również mógł pogadać. Mamy E4, E5, teraz pokomentujmy sobie tutaj posunięcia. Skoczek na F3, przeciwnik 1743, my mamy 1699. Przechodzimy już do fajnych progów, gdzie te szachy będą wyglądały dosyć ciekawie. Zagrajmy sobie może partię hiszpańską. Jej jeszcze nie stosowałem. Jest skoczek na F6. No dobra, tutaj zrobimy sobie roszadę. Goniec na C5. Dobra. I teraz chyba mogę zbić tu i wziąć po prostu pionka. Przecież tak mogę zrobić. Jeżeli mam już zrobioną roszadę, to wydaje mi się, że to jest już ok. I po prostu wziąłem pionkę. Jeżeli przeciwnik weźmie tego pionka... Aha, spoko, nie mogę zagrać wieżą, bo dostanę tutaj plombkę. Ale pomyślę nad inną możliwością. Skoczek E4. Może hetman? A jednak nie zagrał, tak? Zrobił roszadę. No to co? Gramy D3 i mamy pionka więcej. Po prostu. W tym wypadku akurat to się złożyło. No bo tutaj skoczek jakby zagrał na E4, hetman E2 i chyba jestem dobry w tym ułożeniu. No warto sobie to zobaczyć. No jak mamy jakąś wątpliwość, to oczywiście silnik nam w tym pomoże, szczególnie w debiucie. Więc warto sobie na pewno z jego w ten sposób skorzystać i rozwiązać naszą zagadkę debiutową. Goniec na D4, no to spokojnie wracamy na skoczkiem na F3. To zagranie na pewno nie jest dobre, bo skoczek sobie wraca i od razu atakuje. Jest goniec na G4. Tutaj mogę zagrać na przykład skoczkiem, a potem odpędzić przeciwnika ruchem H3. A tak też zrobię. Tak też zrobię, żeby wprowadzić szybciej figurę. Zagrać tak. Z pionkiem więcej jest świetnie, więc tu się na pewno rozwiążemy. Zauważmy, że czarne... Ok, zrobiły roszadę, 3 figury w grze, ale straciły pionka. I według mnie nie widać tutaj perspektyw na jakieś konkretne ataki. Gramy od razu H3. Jest goniec na G4. Tutaj chyba G4 mogę zagrać od razu. Obawiam się tylko bicia, ale skoczek broni, jest tempo więcej i chyba królem zagram, przejdę wieżą. Dobra, zagrajmy w ten sposób. O, przeciwnik od razu uciekł. W takich sytuacjach król G2 przyda się bardzo. To jest takie standardowe zagranie, żeby przytrzymać pionka, żeby tutaj wieża miała swobodę. Zejść oczywiście też z diagonali. Jest H5. Narzuca mi się tylko G5. Więc tak zagram. Potem nie muszę chyba grać od razu H4. To znaczy ja tak nie będę planował. Bardziej mnie będzie interesowało zagranie skoczkiem na C4. Żeby tego gońca ewentualnie zdjąć. Ewentualnie wejść również na E5. I otworzyć tutaj gońca, który przydaje się w tym wypadku do obrony pionka na G5. Bo skoczek broni, goniec broni. Tutaj atakuje. Ale my bronimy. F6 prawdopodobnie będzie takie posunięcie po takim ruchu.
Trzeba będzie pomyśleć, bo chodzi o to, że jak zagram tak, nawet jak wybiję sobie wcześniej gońca, to hetman może wejść tu. Więc może nawet po f6 bicie będzie całkiem sensowne. No właśnie. Tutaj wydaje mi się, że zdjęcie gońca ma sens. Dlatego, że odbije pionek. Ten goniec tutaj był niezłą figurą, uważam. I teraz on oczywiście odbije tego skoczka, to już nieważne czym, no nawet tym. Chociaż lepiej chyba było tamtym, bo wieża się otwiera. I teraz muszę rozwiązać tutaj problem. Znaczy, hetman d2 chodzi mi po głowie, bo po wybiciu zawsze mogę tak i mocniej bronić. Jak wymiana do końca, to w ogóle byłoby pięknie. Ale ta wymiana do końca nie musi nastąpić. Mogę tak. On zagra hetmanem i tu będzie atakował. Myślę jeszcze o... Bardzo poważnie myślę nad tym ruchem hetman d2. Podoba mi się to posunięcie. Jest takie niestandardowe, a jednocześnie tutaj... Dobrze, zagram tak, słuchajcie. No ta myśl mi tutaj chodzi po głowie, więc tak zagram. Po ruchu takim wybijam to wszystko do końca i jest elegancko. Poza tym ruch, znaczy poza tym pionek h3 przy okazji broni tutaj pionka na g4. Więc mi tu hetman nie wlezie. A to jest ważne, żeby białymi nie pozwolić sobie na jakieś takie słabości z jednej strony. Więc okej, lecimy. Tak, pionek więcej jest. Jak w ogóle wymienia, to cudownie. A w ogóle grożą widły. Już widły nie grożą. Grozi takie zagranie. Dobra, tu trzeba uważać. Tu trzeba uważać, bo jak ja zbiję tutaj, to on mi wtrąci szach. I będzie niebezpiecznie. Mogę zagrać po prostu ruch F3. I się od tego obronić. Zobaczcie, że na spokojnie... Gram sobie F3. Nie chcę grać F4, bo dostałbym tutaj bicie i straciłbym figurę. Dobra, jest F3. On wprowadził drugą wieżę do gry. Mądre zagranie. Teraz po prostu wybiję tego skoczka. I będę chciał wymienić hetmany grając na G5. Może ta pozycja wydawać się dziwna. Ale według mnie tutaj się trzymam białymi. Tu się chyba trzyma. No i hetman. Grożę wzięciem pionka, co nie jest najważniejsze, bo tutaj jeden pionek zdecydowanie wystarczy do tego, żeby mieć dużą przewagę. Zauważcie, że centrum jest bardzo silne. Wymiana hetmanów jest korzystna dla białych, której czarne nie chcą. Słusznie zresztą. I teraz mam pomysł, żeby zagrać F4. Wieża na razie i tak nie może wejść, więc może F4 nie jest konieczne, ale bardziej może goniec D2. Tak może zrobię, żeby połączyć wieżę ze sobą. A jednak F4 było lepsze, bym miał F5 teraz, słuchajcie. Tutaj kombinuję skubany. Muszę zejść królem. Tutaj to po szachu na C7 zawsze się zasłonię. Dobra, król H2. Ważne, że goniec D2 stoi. Że połączył się z wieżami. Nie goniec połączył się z wieżami, tylko wieże się połączyły. I nie mogę zbić tutaj, bo będzie szach. I stracę hetmana. Więc hetman H4. Na czarne pole. Tak, tutaj F4 będę trzymał. Bo tutaj jedyne groźby, jakie przeciwnik może stwarzać, to wydaje mi się, że teraz szach. Więc po tym ruchu jest F4. Dokładnie tak się też dzieje. Szybko gramy. Tutaj goniec broni. Kolejnym planem będzie wymiana, próba wymiany tej wieży. Nawet nie chcę zbijać tego pionka, żeby nie otwierać specjalnie linii do ataku przeciwnikowi, więc zagram sobie wieżą na G1 i spróbuję wymienić tę wieżę. No ale zobaczmy, że już taka partia wygląda całkiem sensownie, jeżeli tak ogólnie spojrzymy na szachy, że tutaj przeciwnik, mimo że tego pionka w debiucie podstawił, to próbuje nas kąsać, a my musimy starać się grać defensywnie, ale też tak bardziej, bardziej tak, jakbym to ujął, defensywnie mądrze? nie o to chodzi. Nie, że super defensywnie gramy, tylko tak defensywnie aktywnie. O, brzmi to tak, jak brzmi, ale mam nadzieję, że wiecie, o co chodzi. Dobra, taki ruch będzie kombinowany, więc mogę chyba sobie najpierw zagrać B3. Oczywiście on może tak. Zajmie mu to trochę czasu, żeby tam zagrać, więc ja wtedy uderzę wieżą. Na razie ruch B3,
Myślę, że okej. Okay. Chociaż może nie ma takiej konieczności, nie wiem. W każdym razie, jak on będzie chciał grać C4, to musi zagrać pionkiem na B5. Zagram za chwilę wieżą na G1. I to myślę, że wtedy ja będę przechwytywał inicjatywę, bo jeszcze w przyszłości grozi goniec na C3. Taki jest plan, żeby uderzać w pionka. Ale po kolei. Jest wieża H6. Wieża odeszła tutaj od potencjalnych wymian, ale i tak gram wieżą na G1. Tego związania się nie boję, bo tutaj trzymam to bardzo mocno. Poza tym za chwilę mogę wjechać drugą wieżą, co będzie opłacalne. Też zauważmy, że goniec H7 no, jest taki nieco bezrobotny póki co. Uderza tutaj w bardzo silny łańcuch pionów. Zobaczymy, jak to się potoczy. Może z planem wieża G5, wieża G1, tak też można próbować i po prostu goniec C3 w pewnym momencie. Tylko muszę pamiętać o pionku F4. Pytaliście też, kiedy Titled Tuesday wraca. Wraca. Myślę, że słuchajcie, jesienią, coś w połowie września, mam nadzieję, że zacznę, bo i liga jeszcze mnie czeka i dużo spraw na dużo obowiązków po prostu. Tych zawodowych również. Dobrze, moi drodzy, wieża F8, przepraszam, król na H8. Dobra, zagrajmy drugą wieżą. Wprowadźmy wszystkie figury do gry, dlatego że jak wieża przypilnuje tego pionka, to będę mógł już bezpośrednio tutaj atakować punkt G7. Przy różnopolowych gońcach zauważmy taką analogię, że ten goniec jest lepszy, który ma jakąś przestrzeń do gry. Jest hetman na F7 i goniec na C3. Lecimy z tematem. Zauważmy, że po takim też ruchu B3 przeciwnik zrezygnował z tego planu, żeby tu pchać pionki. A może miał co innego w zamyśle? Nie wiem. No dobra, tutaj wybijemy. Nic lepszego nie ma. Może tak w ogóle można zagrać. To znaczy, ja zdążę F5 zawsze zagrać. Wybiję najpierw tę wieżę, bo taki mu był pierwotny zamysł. I zobaczymy, czym przeciwnik odbije. Gońcem. Myślę, że nie ma to większego znaczenia dla nas. F5. Zagram F5. Dlaczego by nie? Trzymam tutaj ten punkt, znaczy punkt F5. Za chwilę zagram wieżą. Jeżeli nastąpi szach, to sobie królem uciekniemy i będziemy cały czas tam napierać. I teraz pojawia się opcja wymiany hetmanów, bo jeżeli zagram tu albo tu, to przeciwnik będzie musiał wymienić hetmany. To będzie korzystne, ale nie chcę. Będzie korzystne, ale nie chcę, dlatego że mam inny plan. Bo on zagra gońcem, tu albo gdzieś tam sobie ucieknie. O właśnie, na przykład tu i teraz wieża G1. I ja się nastawiam tutaj na ten punkt G7. Wieża F7 prawdopodobnie zagra. To wtedy hetman G5 albo hetman nawet na G3 z opcją wymiany w ten sposób też można. W ogóle ten łańcuch pionów daje silną przewagę i różnopolowe gońce dają również przewagę. Hetman tu i grozi mat. Tak zagramy. Hetman G5 z opcją mata. Ciekawe, czy przeciwnik to widzi. Poza tym przy okazji jeszcze mocno napieramy na punkt G7. No, ta partia chyba jest najdłuższą partią w speedrunie 2.0. Póki co. No i jest ten niewidoczny mat na szachownicy. Ok, pewnie zaskoczony przeciwnik. 1708. Lecimy dalej. No to jak było E4, to niech będzie teraz D4. D5. C4. Proszę bardzo, zobaczymy, jaki debiut powstanie. C5. Tak kiedyś grano w latach 20. w epoce Akiby Rubinsteina. No i to może być takie zaskakujące. Ciekawe, jak tu się zachować. No ja myślę, że po prostu tak. Bo jak wybicie, to tam. A jak nie wybicie, to zagram tak, chytrze. Bo jeśli da szacha hetmanem, to gram B4. Taki ruch A3 się przyda zawsze, bo grozi taki ruch. Dobra, przeciwnik gra bardzo prawidłowo. Posunięcie A5. Ok, ale już nie będzie tego ruchu hetmanem. Teraz myślę nad E3, on zagra E5, wybitka, wybitka, tutaj ten pionek będzie wisiał. Można też tak spróbować, ale tutaj tak wejdzie skoczek. Nie no, trzeba grać figurami mimo wszystko. Mimo wszystko trzeba tak zagrać.
skoczek i po prostu zagramy E3, podważymy tego pionka. Tutaj wybijemy szybko, bez dwóch zdań i goniec D3, żeby nie było tej opcji. I myślę, że białymi jest ok, bo jest pionek izolowany. Albo on będzie słabością, albo będzie siłą. W końcówce pewnie będzie słabością. Jest ruch H6, co ciekawe. Dajmy szybkiego szacha. Jeżeli mamy roszadę, to mamy możliwość też dania szybkiego szacha. Przeciwnik gra dobrze. Bardzo dobrze. Wyprowadzę skoczka, żeby wrzucić go na E4. Przeciwnik nie pozwala. Skoczek tutaj wjeżdża. Zagram hetmanem, dlatego że chcę zagrać tu, a po wybiciu hetman wybije i spróbujemy dać mata na H7. Aczkolwiek on nie musi wybijać, on może zagrać gońcem na E7. Wtedy wybijemy hetman E4 i będę chciał dać prostego mata. Grozimy matem. Jedyny ruch obronny teraz to jest chyba G6, ale tu leci pionek, więc przeciwnik dał się na to złapać. Jednak dał się na to złapać. Ok. Poczekajcie, żebym też czegoś nie podwalił, bo widzę coś takiego, że jak zbiję tu, on tu. Ja muszę tak. Dobra, to się trzyma. Pionka trzeba wziąć. I w kolejnym planie, ok, to teraz muszę chyba tak zagrać, żeby przytrzymać gońca. Tak, zrobimy szybciutko, bo po zagraniu tutaj gońcem hetman nie musi wracać, znaczy nie może też wracać, bo wieża. Będę mógł tam po prostu wybić. A to bez znaczenia większego chyba. O, tutaj się pojawiają opcje na czarne pola. Goniec na G5, żeby zagrać tutaj. Tutaj i dać mata. Dobra. Tu się wszystko trzyma. Po wszystkich wymianach na E1 skoczek pilnuje. Ale grozi zwyczajne po wybiciu zagranie goniec na F6 z nieuchronnym matem. Tu chyba muszę skoczkiem zbić. Poczekajcie, a może wieżą? Zbiję wieżą. On weźmie tutaj i zagram tak. Czy on ma obronę? Nie ma, więc zbijam wieżą. Mogę zbić wieżą. Nawet lepiej wyszło. I goniec F6. Grozi mat na H8. Mamy figurę mniej. Czy tu jest obrona? Nie widzę obrony. Nie ma obrony. Typowy motyw właśnie, gdzie wykorzystaliśmy słabe pola przeciwnika. Chyba mamy to, chyba mamy to, moi drodzy. No dobrze, tu się przeciwnik zamyślił i się poddał. Ok, 1716. Lecimy dalej. No to może C4. Tym razem w tej partii było E, było D. O, i już go zaskoczyliśmy. Oczywiście tutaj zrezygnował gość z gry. Szukamy sobie kolejnego gracza. E4 mamy, ok. Może C5. Skoczek. No to niech będzie skoczek na C6. D4, klasycznie, skoczek F6, jeżeli wybicie, to wybicie, jeżeli E5, to pułapeczka. Dobra, tutaj mamy duży wybór teraz. Możemy grać zwierzchnikowa, grając posunięcie E5, ale założę się, że po tym wybiciu, po zagraniu E5 będzie wybicie. Oczywiście taki ruch jest bardzo dobry, ale wiecie co, zagrajmy to. Dlaczego by nie, zagrajmy. Często biją tutaj ludzie na tym etapie, na tym poziomie, ale jak zagra tutaj gościu, to byłoby super. Skoczek F5. Jest takie posunięcie, tylko ja dokładnie nie pamiętam. Znaczy tutaj D5 chyba trzeba grać. Że trzeba grać tu D5. Rozwijamy się bardzo mocno i chodzi o to, że po wybiciu po prostu wybijamy tu skoczka. Tu tracimy też, ale to jest zwykła wymiana z fajnym rozwojem czarnych, z tego co się orientuje. O, tu myślę, że koń F5 się chyba nie gra. Znaczy nie w tym momencie chyba. No, w sycylijskiej tutaj nie jestem takim super ekspertem, że się pamięta te wszystkie warianty, tylko motywy. Ale to jest dobry ruch, okej. A no właśnie, jak się nie zna tutaj... Słuchajcie, tu się jakoś figurę oddaje, tutaj można grać na związania.
Kapitalne rzeczy można tu grać. Przepchanie wydaje się sensowne. Zagra tutaj. Wybije. Chyba dobrze. Chyba D4. Znaczy, on może wtrącić taki ruch. Ja nie wiem, czy ten ruch jest dobry, wiecie co? Ale wydaje się logiczny. To teraz tu. Bo jeżeli wybija tutaj, no to leci skoczek. No to jestem do przodu. Hello. No właśnie, figura do przodu, słuchajcie. Gość się pomylił. Wziąłem skoczka. Jak on go zbije, to ja tu. A jeżeli nie, to wrócę i będę tutaj naciskał. Jest figurka więcej. A, on jeszcze. Okej, okay, oddaję figurę za pionki. Dobra, tutaj damy szacha szybkiego. Zobaczcie, że jedyna przesłona to pionkiem. Król będzie zderoszowany, są problemy. Nawet nie muszę brać tego piona od razu, tylko właśnie w ten sposób. Dokładnie tutaj bijemy, to chyba jeszcze gorzej zagrał. Bo teraz grozi takie zagranie, grozi takie zagranie z odsłoniętym szachem. Poszło bicie, no to jeszcze przy okazji mogę wziąć wieżę. Mogę też dać szacha. A dam szacha wtrąconego. A co tam? Niech będzie. Tu jeszcze mogę. A w ogóle to jest ciekawe, bo mogę wziąć wieżę. Zastanawiam się, czy tutaj nie można. On weźmie mi tu, wejdzie wieża. Ale jak nie chce mi się mocno myśleć i ryzykować, to dlaczego by tak nie zagrać od razu? Przecież wziąłem jakość i dalej mogę zbić z szachem i męczyć króla. Jak tutaj, to tutaj. A jak tutaj, to. Ojej. Prawie koniec partii jest. Jak tu szybko wygrać? Wieżą? Wieżą. Wprowadźmy kolejną figurę do gry, bo jeszcze można było hetmanem pewnie zagrać. Król gdzieś tu się będzie pałętał. No jak tutaj, król to widełki. Król tutaj. Myślę, gdzie tu jest mat. Nie ma mata. Nie da mi przeciwnik szansy na to. Lecimy dalej. 1785. Powoli zbliżamy się do przeciwników z rankingiem 1800. To jest też fajne. Zagrajmy znowu C5, znowu skoczek na C6. Zobaczymy, jak tym razem pójdzie. Skoczek na C3. Ok. No to tutaj mnie przeciwnik nieco zmusza do takiego ruchu. Znaczy, można grać inaczej oczywiście, ale zagramy sobie takiego smoka, powiedzmy. Tak, to jest chyba smok. Ja tam się na debiutach nie znam, słuchajcie. W ogóle w szachy słabo gram. Logicznie do tego podejdźmy. Znaczy, wiem, że tak się gra, że oczywiście żartuję sobie, ale żeby spamiętać te wszystkie nazwy, a przede wszystkim warianty, to jest niełatwe zadanie. Tutaj, to na pułapki bardzo trzeba uważać. A to potem tam. Dobra, wszystko działa. Skoczek F6. Już czasem mam wątpliwości w takich prostych posunięciach. Okej, no to tutaj sobie robimy roszadę również. I posunięcie H3. Ale gość ogarnia bardzo fajnie. Gra bardzo zdrowe szachy. Goniec na D7. Zobaczymy, w którym momencie tam będzie jakieś błędy popełniał. Wydaje mi się, że to już jest taka niedokładność. A3. Grał fajnie. A tutaj, no właśnie. Może zagramy sobie A6. Tak, żeby tu skoczki nie weszły. Też wieża C8 można pewnie spróbować. Wybić tu, czy nie wybić tu? Nie, no wieża C8 niech będzie. Wieża C8. Na spokojnie. Hetman, ale to przecież jak ja teraz zagram tak, to on musi wybić hetmanem, bronić gońca. A jak tak zrobi, to ja zagram tu i wezmę tego silnego gońca. To hop. Hetman D2 błąd. No tak, tak jak przypuszczałem. Zawodnik rozegrał bardzo dobrze debiut, ale potem zaczął coś psuć. No i tak się też dzieje. Figura wzięta w sposób bardzo prosty. Zobaczcie, przeciwnik po prostu podstawił. Dlatego ja zawsze powtarzam, że debiuty to jest jedno, a myślenie to jest drugie. Myśleć warto. Znaczy, ojejku, dobra, źle się teraz wyraziłem. Chodzi mi o to, żeby starać się szachy zrozumieć, a nie grać na pamięć.
Nadal oczywiście trzeba uważać w takich pozycjach. Mogę też zbić, ale nie chcę chyba tego robić póki co. Tutaj mi się narzuca takie posunięcie. Tak zagram, żeby obronić wieżę. I w ogóle ten goniec będzie pilnował przy okazji pola na D5. A w kolejnym ruchu zagram sobie hetmanem. Wprowadzę drugą wieżę, może B5. No, figura więcej. No tu nie ma o czym już prawie rozmawiać. Ok, F4, nadal ambitnie przeciwnik tutaj podchodzi do sprawy. Słusznie zresztą taki ruch. No dobra, to hetman C7 mimo wszystko. W zanadrzu mam zawsze bicie w razie czego. Może być oczywiście ruch E5, to po prostu wybijemy tego pionka. Nawet jak tak, to tutaj z szachem i biorę pionka na B2. Odskoki nie działają, bo na C2. No dobra, aha, chwila, a może lepiej tego nie robić. Może lepiej tego nie robić, bo mam inną koncepcję. Skoczek na H5, tutaj opcje są takie i wymiana tego gońca. Jak w tego potwora wymienimy, to już będzie bardzo dobrze. Bijemy królem, tu są jakieś opcje potem odejścia. Jest też opcja zbicia pionka na F4. No, a z figurą więcej, no to tutaj balujemy, że tak powiem. Posunięcie B3, to nie mogę tak po prostu. Mogę chyba wziąć piona. I jak zagra mi tak, to tu i tu. Jeszcze król G2. Bo chodzi o to, że jak on zagra tu, to podważa mi skoczka, który broni wieży. Ale mam też wtrącenie, czyli wieża F2, więc tu się wszystko zgadza. O, to jest bicie. Prosta taktyka, moi drodzy, bo jak wieża bije, to skoczek na G3. Hop. I zbijamy. Nagle się okazało, że dwie figury więcej. Tu jeszcze nie ma takiego zagrania. Zawsze wymieniam. Ok, przeciwnik zdał. Lecimy z kolejną partią. F4. Może jakieś tutaj cuda mu zagrać? Jakby tutaj go... Ojejku, za długo myślałem. Sorry. No, zaskoczył mnie w pierwszym ruchu. No, nie dał szansy. Szkoda. E4. No to niech będzie ruch D5. Obronę skandynawską zagramy sobie ze skoczkiem na F6. Często też na tym poziomie ten debiut wchodzi ze skoczkiem F6. Ten ruch C4, no, bronienie tego pionka nie ma sensu, no chyba, że przeciwnik zagra tak. Ale nie zagrał. Tutaj w tej pozycji jesteśmy bez pionka. W sumie dobrze się trafił taki przykład. Bez pionka, ale z dużą inicjatywą, z bardzo dużą inicjatywą. Zobaczcie, pionek do centrum, gońce bardzo szybko wychodzą, wolna linia D i będziemy tutaj przeciwnika mocno męczyć. Goniec F5 to już pierwszy ruch taki, który pokazuje dominację i będę mocno atakował. Takiego ruchu nie chcę, ale to się nie, tego też nie boję. Goniec zagrywa tutaj. I hetman D7 od razu zagram, żeby mieć szybką wieżę na D8. Roszada jeszcze poczeka chwilę. Dobra, taki ruch, bo on będzie chciał mi zagrać tu, więc przeszkodźmy mu w tym. Zagrajmy A5. Jest skoczek. I dobra, teraz zrobię roszadę, mimo wszystko, żeby ta roszada jednak była. Inicjatywa jest ogromna. Tutaj ważne jest, żeby nie wpuszczać przeciwnika do gry. A tu jeszcze ruch H6 był ciekawym zagraniem. Dobra, skoczek A4. Uciekamy gońcem. Oczywiście może być teraz zagranie gońcem tu. Wybijemy wtedy i zagramy sobie po prostu wieżę AD8. I na tego pionka będziemy patrzeć. Dobrze mówię? On E4 może zagrać. A to jeszcze się zastanowię. No ale ciekawie. Tutaj, dobra, gramy sobie wieżą. No przeciwnik schodzi z tego związania, ale dalej uważam, że ma problemy z tym pionkiem. Może też jest koncepcja taka, żeby tego pionka na siłę nie zbijać. Ale czekajcie, on teraz tu może zagrać. Dużo fajnej, bogatej gry jest. A to po prostu palne piona. I tyle. Też są takie opcje, w ogóle takie opcje, żeby tutaj wejść. Dużo jest fajnych możliwości, dlatego uważam, że bronienie tego pionka nie ma
Nie ma sensu. Dobra. Bijemy, on bije i bijemy tu. Bijemy tu. Jeżeli wieża zagra tak, zawsze mam pionka E4. I tutaj sobie to przytrzymam. Przy okazji tutaj jeszcze wisi. Czasami możemy oddać fajnej wersji hetmana, ale tu się trzyma bardzo dobrze. Teraz trzeba zejść hetmanem jakoś. Jest bicie. Dobra. Bije pionkiem. Skoczek szedł. OK. Chyba hetman F5. To może mieć sens, dlatego że pilnujemy cały czas piona. Pilnujemy też tutaj pola, bo skoczek będzie chciał wędrować tędy. I jeszcze wieża przy okazji trzyma tego pionka. W kolejnych ruchach już możemy przystępować do ataku, no bo pionek E3 jest słaby. Wieża E8, tutaj będziemy próbować atakować. Skoczek G4. Nawet hetman C5 jest możliwe. O, to jest jeszcze lepsze posunięcie. Ale chwila. No, znaczy, może i lepsze, ale nie mogę tu zbić, bo ja mam tu na myśli od razu taka myśl niemówiona, że tutaj mogę zbić. Tak? To. No, chyba tak jednak muszę zagrać, bo mam tutaj opcję bicia i potem jakieś opcje. Dobra, tak zagrajmy. Tak zagrajmy, bo tutaj chcę uderzyć i skoczek już ma fajne pole do popisu, może pomóc hetmanowi w ataku. Przeciwnik, zobaczcie, zajmuje się tym pionkiem, który jest takim straszakiem, można powiedzieć. Dobra, jest obrona. Tutaj nie może bić, bo ja jestem przyklejony do skoczka, więc zagram tak. Aj, tutaj puściłem skoczka na D5. Ajajaj, chwila. Źle zagrałem. To lepiej było skoczkiem tu wejść. Chyba lepiej. Ale też po wybiciu tutaj atakował. No, powiem wam, że... Dobra, ale to nie jest tak, że to jest przegrana czarnych. Nie, absolutnie nie. Tutaj gramy, bronimy pionka po prostu. Koncepcja gry się w ogóle zmienia. Ten skoczek tutaj stoi dobrze, tu mu trzeba oddać to. Ale teraz co ty zagrałeś, przeciwniku? To hop. Źle zagrał teraz. Hop z szachem. Ten pion nie ma znaczenia. I teraz tutaj będzie szach. Tego nie chcę. Może tak? Jeszcze mnie kusi taka opcja. Ale to zbyt optymistycznie chyba. Czekajcie, tutaj... Tu zbija. A może lufcik po prostu zrobić? Kulturalny lufcik. Wiecie co, tak zrobię? Zrobię lufcik. Po prostu zrobię lufcik. Czuję w kościach, że luft jest potrzebny. Do szacha i to bardzo szybko. Tu się chce przerzucić tak szybko? To będzie hetman F4. Zbił. Dobra. To chyba mogę tak teraz. Tak zrobimy. Tutaj też bezpieczeństwo króla jest bardzo ważne. Atakuję wieżę, jeszcze mocniej tego pionka dorzucę do góry, więc wieże będą musiały go pilnować, a hetman zawsze może sobie wejść tutaj spokojnie, przypilnować w razie czego, ale muszę uważać też na szacha, też na taktykę trzeba po prostu uważać. O, to mnie gościu zaskakuje co chwilę. Ale chyba mam odejście teraz tutaj. Chyba tak. Grożę po prostu matem. Proszę bardzo, skoczek za darmo. Ten lufcik, tak się teraz zastanawiam, mógłby być chyba trochę skromniejszy. Trzeba było zagrać może H6. Ale to może nie mieć znaczenia. To tak jest gdybanie tylko, to na pewno warto sobie popatrzeć na spokojnie w analizie. A co innego jak się gra na żywo. To w ogóle teraz taki ruch grozi skoczek D6. Który też można było zagrać od razu. Bo byłby fajny zabieg kosmetyczny, chociaż nie do końca, bo na D3 był wziął pionka. Nie, odejście hetmanem jest dobre.
Tak sądzę. Ale to jest najważniejsze, dostaliśmy grę i dostaliśmy taką inicjatywę, a czarna inicjatywa po debiucie to rzadkość. Oczywiście zależy od jakiegoś tam poziomu, ale to raczej rzadkość. Okej. I to hop. Odejdzie gdzieś tam hetman, zbijemy. Nie wiem, tutaj powiedzmy odejdzie hetman, zbijemy, on zbije, zagramy tu. I wszystko się trzyma. A już ranking robi się całkiem fajny. Te partie będą już na pewno coraz, coraz ciekawsze. Przeciwnik, myśliciel. O, ciekawe, ciekawe. Tylko teraz tak. Jak ja zbiję tutaj. Aha, to figura. Nie ma się nad czym zastanawiać. To jest figura więcej. Nawet nie trzeba kalkulować innych ruchów. To myślę, że po prostu tak. Przytrzymuję. Przy okazji będę bronił punktu D3. A to nawet mogę tak królem zagrać. Nawet tak mogłem zagrać w sumie. Byłoby lepsze. Okej. Przypominam przy okazji, macie na szachowo.pl 10% zniżki na zakupy szachowe, szachownice, książki, zegary, bardzo duży asortyment, świetny sklep, polecam serdecznie, sam korzystam od wielu lat, bardzo miła obsługa, rewelacja według mnie, więc zachęcam, ceny też bardzo dobre. I chyba tak sobie zagramy, bo tutaj będę groził od razu jakąś taką fajną groźbą, czyli prawie matem. To myślę, że a może tego, żeby król miał trochę dalej. Skoczek wejdzie, tu przytrzymam i jest po robocie. Nawet taki ruch A4 pokazuje pełną dominację. Skoczek też jest ładnie obroniony. Zaraz tutaj zagramy tam. Podejście królem, ewentualnie. O, jeszcze przeciwnika w cugcwangu ustawimy. Zobaczcie, pionek H4 pokazuje, że już nie można niczym tutaj poszaleć. Ok. Dzięki za dzisiaj. 1741. No i widzimy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się, do zobaczenia. Hej.